Czyli na razie dwie misje mamy zrobione za drugim razem, tak więc poszło elegancko, tak mi się przynajmniej wydaje. Dwie gwiazdki, no to jest tak, nawet bym mógł powiedzieć. Ogólnie to powiedzcie, jakie macie wspomnienia z tymi misjami, które teraz robię, bo myślę, że są osoby, które przeszły Medal of Honor Underground, więc jestem po prostu ciekaw waszych wspomnień co do tej gry. O, będziemy mieli zaraz 20%. Ale fajnie, druga sesja 20%, no to tak co sesję będzie wbijane, wiecie, jakiś tam próg procent, w sensie, że jak będzie trzecia sesja, to będzie ponad 30%, coś mi się tak wydaje. Dobra, zobaczmy następną misję, Burning Sands, okej. Zobaczmy, co będzie tutaj miało miejsce. Misja siódma, płonące piaski. Zadania, uzyskaj dostęp do zbrojowni, znajdź materiały wybuchowe. Wysadź ciężarówki z paliwem. Sfotografuj księgę kluczy szyfrowych. Tak więc jest ciekawie. Dobra, i zaczynamy sobie teraz. W sumie nawet nie wiem gdzie. To jest jakbyśmy byli w jakimś murze. Nie gadajcie, że my stąd żeśmy wyskoczyli. Chyba stąd właśnie. Dobrze. Tutaj mamy alarm, więc lepiej nie informować o naszej obecności, bo byłaby lipa, gdybyśmy poinformowali. Pyk, pyk, pyk. Elegancko. Tu drut kolczasty jest. A, już nas... Okej, dobra. Czyli już będziemy mieli hordę przeciwników przygotowaną. Super. Na to czekałem. Czekałem na tą jatkę. O, i tak jak w każdej strzelance możemy po prostu sobie ten podejść i wyłączyć alarm. Bardzo fajne, bardzo fajna opcja, bo wiem, że w niektórych takich właśnie FPS-ach nie da się wyłączyć szlabanu, znaczy szlabanu alarmu. I z tego powodu właśnie on sobie będzie tak, wiecie, dalej dzwonił. No a my będziemy coraz więcej tych przeciwników informować o naszej obecności. Wiadomo, o co chodzi. My wolimy robić jakby to po cichaczu, aczkolwiek no w tym momencie tego po cichaczu nie robię, ponieważ nie ma sensu tego robić po cichaczu, skoro oni tak czy siak już wiedzą, że ja tutaj jestem, więc nic tutaj nie zmieni. Elegancko. To co mieliśmy zdobyć, to zdobyliśmy. Potrzebujemy klucz zdobyć? O kurde, jakiś klucz musimy zdobyć. Nie jest dobrze. Może jakieś tutaj drzwi będą otwarte. Nie, wszystkie pozamykane, kurde. Psia kość. Psia kość, ja pierdziule. Tutaj też są zamknięte. A tutaj to nie wspomnę w ogóle. I znając życie, tutaj nie ma tego klucza. No oczywiście, że nie ma, tak więc trzeba będzie szukać teraz tego zasranego klucza. A nie będzie tak łatwo, kurde, co myśleliście, że każda misja będzie taka łatwa? No, wolne żarty. Ale podoba mi się bardzo motyw strzelania w kłódkę, żeby otwierać te drzwi. To mi się bardzo podoba. Explosivos. Dobra, tak więc... O, patrzcie w ogóle, widzieliście to? Ale mam spóźnioną reakcję, bez kitu. What the fuck? O, przyleźli, kurde, znowu. Nie wiadomo skąd. Ale przyleźli. Dobra, wróćmy do tamtego pomieszczenia, bo już chyba wiem, co musimy zrobić. Proszę państwa, mianowicie musimy zrobić zdjęcie. Dokładnie tak. Teraz mamy zrobiony ten podpunkt, więc ostatni podpunkt to jest oczywiście wysadzenie czterech ciężarówek. Bułka z masłem.
To będzie bardzo proste, tak? Więc jak widzicie, no wypadało po prostu wrócić tak, żeby upewnić się, czy aby na pewno mamy wszystko zrobione, tak więc teraz możemy schodzić w dół. Tak więc, tak jak mówię, no sesję sobie nagrywam na zapas. Tak, będziecie mieli jakby odcinki z zapasu, który tam sobie po cichutku nagrywałem, a was wszystkich wkręcałem, że znudziło mi się i tak dalej. Tak więc jak widzicie, zawsze jest się warto zabezpieczyć na czarną godzinę, jak to się mówi. No i co? Ja będę sobie w tym czasie odpoczywał, a wy będziecie oglądali odcinki nagrane przeze mnie na zapas. Bardzo mi się w ogóle przyjemnie robi tego Medal of Honor, powiem wam szczerze. Wiadomo, że przez większość czasu tylko o gierce gadam, ale to myślę, że nikomu nie powinno przeszkadzać, w szczególności, że lepsze to niż żebym gadał na, wiecie, jakiś temat pokroju niezwiązany w ogóle z gierką, który jest takim totalnym randomem. O, myślałem, że stracę życie, a jednak nie stracę. No, więc tak jak widzicie, to musimy dokładnie robić teraz w tej misji. I szybko uciekamy. Na razie dwie ciężarówki zostały wysadzone. Więc szukamy następnych. Następne tutaj będą już raczej. W ogóle podoba mi się to zejście. To zejście mi się mega podoba, jakby na dalszą część poziomu. Lubię takie detale w grach. A w szczególności w FPS-ach. O, znowu ten bug zrobiłem, kurde, zamiast... Widzicie? Patrzcie to w ogóle. Jakieś bugi, kurde, odkrywam w tej gierce, bez kitu. Dobra, nie ma co, idziemy dalej. Ale śmieszne, śmieszne bardzo. Nie wiem, czy wam się też kiedyś takie coś zdarzyło, napiszcie w sekcji komentarzy, jak będziecie to oglądać. O, i patrzcie, widzicie, nawet nie musiałem się, kurde, babrać z tymi, kurde, frajerami. Rzucamy bombę i uciekamy. No i, kurde, wszystko zrobione. Proszę bardzo. Zobaczcie, jaki, kurde, szybki Lopez jestem w tę gierkę. No, excellent. 3 gwiazdeczki. Elegancko. To już będzie nas czekała ostatnia misja, jeżeli chodzi o ten rozdział. I będziemy mieli rozdział drugi już zaliczony. Bardzo fajnie. O, doszedłem akurat do momentu, gdzie skończyłem u siebie streama. Tylko chyba tej misji nie przechodziłem. A może przechodziłem na streamie? Nie pamiętam. Tak więc czas na ostatnią misję, która na nas teraz czeka. Oli in the desert. Dobra, zobaczmy, co tutaj trzeba będzie zrobić. I znowu oczywiście nasza Manun, atakująca czołg. Fajne są te, kurde, ekrany ładowania. Misja 8. Sojusznik na pustyni. Zadania. Wyłącz działa przeciwlotnicze. Wyłącz światła lądowania. Ucieknij z Maroka samolotem. Tak więc już powiadomiliśmy o naszej obecności tutaj. Już oni są wszyscy przygotowani na wpierdzielenie nam. Spokojnie, spokojnie, wpierdol należy się każdemu, w mojej opinii. W sensie każdemu na takiej zasadzie, że im, nie? Aha, już widzę, na czym to polega. Nie do końca tak powinienem to zrobić. Zdałem sobie z tego sprawę, że nie do końca tak powinienem zrobić. Dobra, jest tutaj krwawa jatka, więc trzeba zejść na dół prawdopodobnie. I tam na dole naparzać w tego czołga. O, 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 o. Ta jest, kurde. Tutaj zamiast bazuki to musimy, kurde, z tych granatników napieprzać.
Dobra, o to chodziło. W sensie wiadomo, że teraz zginę, ale właśnie chodzi o to, że będziemy musieli, kurde, zejść na dół i na dole naparzać się z tym czołgiem. Dobra, no to teraz już wszystko wiem. Musiałem sobie, kurde, zrobić dwie kontrolne śmierci. Dobra. Tak więc teraz wiem już, jak ogarnąć misję. Jedziemy z koksem, bez zbędnego przedłużania. Nie robię cięcia dlatego, że to jest bardzo blisko, nie? Tak więc jedziemy, schodzimy w dół. Schodzimy w dół, Manon. Ty jesteś tak ulana, że ty się nawet w drzwiach nie mieścisz, więc o czym my tutaj mówimy? Dobra. I po czołgu. Pierwszy czołg, kurde, poszedł. Fajne palmy w ogóle w tym Morocco. Nie, autentycznie, kurde, lokacja jest jak najbardziej fajna. Wybrałbym się tam na wakacje. No może nie w trakcie takich wydarzeń, jakie mają miejsce teraz, ale jakby był tutaj, jakby była tutaj cisza i spokój, no to czemu nie? Why not? Frajerzy! Tylko wiecie, jaki jest problem, że ja tutaj mam tylko jeden granat, tak więc kurde, za dużo to sobie nie zdziałam, nie żeby coś. Nie, żebym ja tutaj chciał się czepiać, czy jakkolwiek to oczywiście brzmi. Chyba, że da się tam jakoś, nie wiem, cofnąć i załapać więcej granatników, no to będzie spoko. Jak takie coś będzie miało miejsce. A jak, kurde, mamy dziewiątkę znowu, dobra. To skaczemy. Troszeczkę HP straciłem, ale to tam troszunikę. Możemy lecieć dalej w takim razie z koksem. Sorki, jeżeli ja tutaj mówię, nie opowiadam odnośnie jakichś moich wspomnień. Ale tak jak wspominałem, pierwsza misja to była ostatnia misja, którą pamiętam za dzieciaka. A następne te misje to już przechodzę tak bardzo mocno na żywioł. Czyli pierwszy raz jakby przechodzę tę misję. Mój kuzyn, pamiętam, że tę gierkę przeszedł. Co on to by miał więcej do powiedzenia, jakby to on robił let's play. A jako, że robię to ja, no to wiadomo, ja mam trochę mniej do powiedzenia, dlatego że ja dopiero poznaję tę misję, poznaję te tereny, poznaję te jakby miejscówki, co jest 5, że tak powiem. Jestem w miarę przygotowany. O, tu widzę, że na dole już się pojawiły, kurde, frajery. O, widzę, że mamy, kurde, pomoc dodatkową. Nikt nie pytał, ale każdy potrzebował, jak to mawiają. Dobra, wstawaj, Manon. Ona czasami ma w ogóle problemy z tym wstawaniem. Skąd? A stąd teraz przylas. Jezu, czemu ona ma takie problemy, żeby przejść dalej, bez kitu? Czasami jest tak irytujące. Cholera jasna. Grubo. Dawaj, dawaj. Uważaj, uważaj, żebyś ty teraz życie nie stracił. O, elegancko. Jedno działko zostało też zniszczone, więc teraz nie będą naparzali w nas. Mogę tego użyć? Lol. Mogę, jak najbardziej. Ale to już teraz bez sensu, skoro ja tutaj unicestwiłem czołg. Przechodzimy? Nie? Co mam zrobić? Jak otworzyć ten bramę? Chyba nie da się tamtędy przejść, więc musimy iść teraz tędy. A jak? No nie da się. Czego żeśmy się spodziewali? Kurde, ja tutaj za wiele nie muszę robić, skoro tutaj bombardują jeszcze ich u góry. Takiej pomocy to wcześniej nie było, a teraz raptem jest. Nie żebym narzekał, ale kurde, wtedy kiedy ja potrzebowałem pomocy, to jej nie było, a teraz raptem się pojawia. Cóż za zbieg okoliczności. O kurwa, nie. O nie.
Elegancko, kurde, porobione. Dobra. Ładujemy nasze te. Dobra, jest git. Ale stresa mam, ale mam stresa. Ale mam teraz, kurczę, pieczone stresa, powiem wam szczerze, po tym, co tutaj się odpierdziela. Masakra. Jedzie następny czołg. O! Został trochę znokautowany typ. Ale tam jeszcze we mnie naparzają. What the fuck? Co tu się odpierdziela do cholery jasnej? Nie, masakra, powiem wam szczerze, że ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Tutaj jest taki Saigon, że to jest szok. Ja pierdziule. 300 kurde naboi, dobrze. Musiałem się upewnić, czy aby na pewno wszystko dobrze i z tego co widzę jest wszystko pod kontrolą. Muzyka tutaj też zajebiście buduje klimat, to mi się bardzo podoba. W trakcie chyba ciekawostek nawet chyba wam, albo może nawet nie w trakcie ciekawostek, może teraz jak ja tutaj z wami rozmawiam, to będę wam dawał na bieżąco, znaczy dawał, podam wam, kto jest kompozytorem, ponieważ jest nawet informacja, kto jest kompozytorem tego soundtracku i naprawdę wielkie brawa dla tego pana, nie? Kto stworzył ten soundtrack. Naprawdę jest mega klimatyczny. I to myślę, że nie tylko ja tak uważam, myślę, że jest więcej osób, które grało w tę grę i podobnie też tak uważa. Ogólnie też robiąc research, okazało się, że nie jestem pierwszym Polakiem w Polsce, który robi tę grę. Bo zapomniałem, że jest jeszcze Pajdak z kanału Lamgaze TV oraz Schizo z kanału Lubię Stare Gry, ponieważ pamiętam, że Schizo przechodził tę grę na streamach. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, panowie. Jeżeli oczywiście będziecie to oglądać, albo natraficie przypadkiem na ten film lub na tę serię. Okej. Mamy wszystko. Dobra. Nie. No. Jezus Maria, prawie bym wyszedł z gry. Ja pierdzielę. Ale bym się wkurzył, jakbym musiał tę misję od nowa robić, nie? Dobra, uciekamy do samolotu, mamy wszystko zrobione. Elegancko. Good. Dobrze jest. Dzisiaj zajebiście poszło, może poza tymi dwoma failami w pierwszych dwóch misjach. No to idzie zajebiście. Ciekawostka. Historyczna nieścisłość. P-38 Lightning nie wyleciał do Maroka 3 dni przed rozpoczęciem operacji Pochodnia. Tanks were a cornerstone of the Nazi Blitzkrieg attack strategy. Though armored fighting vehicles were developed on all sides, it was General Heinz Guderian of the German army whose groundbreaking strategies and tactics led to the creation of the dreaded panzer divisions he later commanded. Other generals, such as Rommel, used the destructive power of these multi-ton armor-plated Goliaths to put Germany far ahead of the Allies in the early days of the war. Grubo, proszę państwa. 3 gwiazdeczki, no to chyba jedyna misja to chyba była poprzednia, która miała 2 gwiazdki, albo 2 misje temu. Coś takiego. No to idzie zajebiście, muszę przyznać. Idziemy jak burza, jeżeli chodzi o tę gierkę. O, mamy już... Oj, przepraszam, mamy już o wiele więcej procent gry, tak więc podejrzewam, że teraz strzelam, mamy 28%, bo tutaj 3% się wbijają. Co przejście takiej misji, tak więc... O, możemy wrócić teraz do menu.
I oczywiście next mission. O, mamy tutaj kulawego żołnierza, jak widzicie. Albo kulawego dowódcę naszego. W ogóle ta sceneria mi się bardzo podoba, że tutaj w ogóle jest jakaś flaszka. Tu w ogóle taki totalny rozpierdziel, on se chodzi, kurde, i ma ranę. Byleby mu nogi nie amputowali, bo byłaby lipa. It's good to see you back from North Africa in one piece. There's no time to waste as we have a tricky new assignment for you. As part of a continuing mission to legitimize their bloodthirsty conquest, the Nazis have announced a major archaeological excavation on the Greek island of Crete. Unfortunately for the priceless architecture and relics there, the Germans are defacing, not digging. Although the Third Reich only dates back a decade, the Nazis are desperately trying to establish their pedigree as one that stretches all the way back to antiquity. Employing phony archaeologists with forged credentials, the Germans are planting evidence, doctoring reports, and even going so far as to carve swastikas into the walls of these ancient ruins. Normally, this pathetic propaganda effort would not be worth our attention, but the dig is also serving as cover for the installation of a massive artillery battery that, if allowed to become operational, would bring Allied shipping to a halt in the region. We cannot allow that to happen, especially at this crucial stage of the war. These guns are heavily fortified within the excavated sublevels of the coastal wall. Obviously, because of the historic location, airstrikes are currently out of the question. That's why we're sending you in. Since it worked well in Casablanca, you'll be undercover again as a foreign correspondent armed with a camera. Your mission is to infiltrate the dig and prevent further molestation of the site. Then locate the big guns and carefully take them out of commission. You'll travel to Crete aboard a stolen Italian trawler. Be at the dock by 0800 hours tomorrow morning. Bon voyage. No cóż, moi drodzy. Mamy teraz rok później dosłownie, bo wcześniej był 1943 rok. I teraz, proszę państwa, panie i panowie, z Maroko, z Maroko przenieśliśmy się do... Uwaga, uwaga. Mogliście zobaczyć to po cutscence, która leciała. Ale jeżeli nie zwróciliście na to uwagi, to jesteśmy, proszę państwa, teraz w Grecji. Ta jest, jesteśmy w Grecji, proszę państwa. I tutaj nasza przygoda dobiega końca, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tej serii. Mam nadzieję, że seria wam w ogóle przypadła do gustu. W sposób ciekawy, informatywny jest ona prowadzona. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami z Medal of Honor Underground, to zostawcie subskrypcję. Kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawiane w opisie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Medal of Honor Underground i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Adios i elo.